Witam wszystkich słuchaczy Radia na Góralską Nutę w Chicago oraz widzów na moim kanale YouTube. Dzisiaj zajmę się recenzją filmu Dwóch Papieży, o którą mnie poproszono. Ja już kiedyś recenzowałem film też związany z tematem Kościoła katolickiego, był to Kler. Wtedy mówiłem o tym, że ciężko jest wypowiadać się na tematy artystyczne, bo każdy z nas ma różne gusta. No ale skoro poproszono mnie z tego powodu, że mimo jakiegoś czasu od premiery, w najbliższym czasie będzie dużo mówione o tym filmie, bo dostał nominację do Oscara, a moim zdaniem faktycznie jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o postrzeganie Kościoła, przede wszystkim pośród młodych. I tak już w wielkim skrócie, realizacyjnie scenografia czy zdjęcia, gra aktorska naprawdę są na najwyższym poziomie, przyciągają. To trzeba przyznać twórcom, że jak gdyby przyłożyli się do tego, naprawdę jest to zrobione przepięknie, ale oprócz tego jest bardzo ważna treść. Tym bardziej, że wszędzie jest reklamowane, że ten film jest oparty na prawdziwych wydarzeniach, czyli to sugeruje przede wszystkim młodym odbiorcom, że to wszystko, co jest przedstawione w tym filmie, miało miejsce naprawdę. Tymczasem i watykaniści, i wszyscy, którzy znają temat, wskazują, że takie spotkania nigdy nie miały miejsca. Czyli cała ta kwestia rozmów pomiędzy filmowym kardynałem Bergoglio i filmowym papieżem Benedyktem XVI jest wymysłem, jest pomysłem scenarzysty. I jeżeli ktoś tego nie wie i nie zdaje sobie sprawy, zupełnie w inny sposób może ten film odbierać. Ja jednak chciałbym tutaj też pokazać, w jaki sposób ten film od samego początku jest pokazywany, prezentowany, nawet poprzez coś takiego jak plakat. Otóż na samej platformie Netflixa, który jest producentem tego filmu, jest pokazany plakat, którego nie możemy widzieć w tym momencie w innych, gdzieś tam gazetach albo tytułach, bo ja po prostu tego zdjęcia nie widziałem. Otóż pokazuje on zdjęcie bazyliki świętego Piotra w Rzymie, dokładnie podzielonej na pół. I teraz opowiadając te dwie połówki, możemy zobaczyć, jaki faktyczny obraz tego filmu przed nami może być. Lewa połówka to jest białe tło bazyliki, wszystko jasne, w jasnych, pięknych kolorach i po lewej stronie tego tła jest kardynał Bergoglio. Prawa połówka filmu, bazylika jest na ciemnym tle, wszystko jest na ciemnym tle, ponurym tle. No i po prawej stronie tego plakatu jest postać papieża Benedykta XVI. Pod spodem napis Dwóch Papieży, co moim zdaniem już się kłóci z tym, co widzimy, no bo po lewej stronie jest kardynał, po prawej stronie jest papież. Ale już sama wymowa tego plakatu pokazuje, jaka czeka nas historia, zanim zaczniemy oglądać. Przynajmniej ja to tak od samego początku w tym momencie się nastawiłem. No i się oczywiście nie pomyliłem, bo patrząc dalej, film jest rozpoczęty od pogrzebu świętej pamięci, już świętego naszego papieża Jana Pawła II. Jest to pokazane w formie reportażu telewizyjnego, gdzie w tle idzie komentarz dziennikarzy. No i tam właśnie padają takie słowa. Walczył o prawa człowieka, o sprawiedliwość dla biednych i rozpoczął dialog międzywyznaniowy. Jednak podczas pontyfikatu Jana Pawła II widzieliśmy koniec liberalizacji i zatwardziałość stanowiska Kościoła w kwestii homoseksualizmu, aborcji, środków antykoncepcyjnych, dopuszczenia do stanu duchownego kobiet i żonatych mężczyzn. Czyli znów na samym początku właśnie te zdania, które widzimy podczas pogrzebu Jana Pawła II, jak gdyby wprowadzają nas w to, co będzie w dalszej części tego filmu i znowu się nie mylimy. Nie będę opowiadał wam tutaj w całości tego filmu. Myślę, że ci, co go widzieli, doskonale wiedzą, o czym mówię. Nie wiem, jakie oni mieli odbiór tego. W każdym razie oczywiście jest pokazane następne wydarzenia z tego, co się działo w tym czasie w Kościele katolickim. No bo oprócz tego, że tam są wymyślone te dialogi pomiędzy tymi dwoma postaciami, no to film przedstawia faktyczne
wydarzenia z Kościoła katolickiego, czyli m.in. konklawę w roku 2005, gdzie kardynał Ratzinger został wybrany na papieża, przyjął imię Benedykta XVI. I co ciekawe, ten film w ogóle się nie skupia na jego pontyfikacie. Tam pokazane to jest w formie cyfr, które się zmieniają, dochodzimy aż do roku 2012, kiedy to kardynał Bergoglio występuje do papieża Benedykta XVI o to, żeby go przeniósł stan na emeryturę, w stan spoczynku. I wtedy się właśnie zaczyna ta fabuła przedstawiania tych dwóch postaci. I tak w wielkim skrócie to są dwie skrajne postacie, z których właśnie w tych ciemnych barwach, tak jak jest na tym plakacie, przedstawiana jest osoba i postać Benedykta XVI, człowieka takiego konserwatywnego, nie idącego za nowościami, nie znającego się na wielu rzeczach, a po drugiej strony mamy takiego uśmiechniętego do ludzi człowieka, jak to się mówi, brata łatę, kardynała Bergoglio. No i tam właśnie te między nimi rozmowy, między nimi dyskusje, w jaki sposób cały czas to potwierdzają, gdzie papież Benedykt XVI jawi się jako osoba, która nie rozumie zmian, które następują na świecie, jest w jakiś sposób cały czas w tym takim zatwardziałym jądrze Kościoła, niedopuszczającym do tego, żeby faktycznie coś się w tym naszym Kościele zmieniło. I ja przed moją recenzją spróbowałem popatrzeć też, jak odebrały to inne osoby, w szczególności osoby duchowne, wypowiadały się na ten temat. Co ciekawe, zdecydowana większość tych recenzji jest bardzo pozytywna. Wszyscy bardzo chwalili ten film. Jeden taki nawet duchowny, który tam ma kanał na YouTubie, każdemu polecał, w szczególności młodym, żeby obejrzyjcie sobie ten film, jest coś pięknego. Wypatrzył tam tego typu rzeczy, które moim zdaniem w każdym dziele można oczywiście wypatrzeć, ale nie są najistotniejsze. Bo najistotniejszym właśnie tematem, który jest w tym filmie, to właśnie jest walka dwóch światopoglądów, jak ma wyglądać w dalszym ciągu Kościół, w którą kierunku Kościół powinien się udać. No i ta przedstawianie tego Benedykta XVI cały czas w takim negatywnym świetle, przypominanie mu, z jakiego kraju pochodzi, czyli z Niemiec, przypominanie tam przez wypowiedzi niby jakichś wiernych, że to tam nazista. Mnóstwo takich w tle sytuacji, których właściwie nie wiadomo, czy i po co to robią twórcy, między innymi wtedy, jak papież Benedykt XVI wraca z Castel Gandolfo do Rzymu pilnie, w tle leci muzyka Ciao Bella. Włoska melodia Ciao Bella. Kiedy popatrzyłem w internecie, co to za melodia, co to za piosenka, okazuje się, że to jest jedna z najbardziej popularnych piosenek antyfaszystowskich we Włoszech. Od 1942 roku partyzanci włoscy antyfaszystowscy śpiewali to na okrągło. Czy przytyk, znowu następny, kiedy w tle leci tego typu muzyka? Czy przedstawianie nawet to, że papież mimo tego swojego konserwatyzmu, że sam je posiłki, tam tylko skromne jakieś dania bawarskie, ale cały czas się przewija, że polewa sobie Fantę. No i tutaj niektórzy się dopatrzyli, że faktycznie Fanta to jest napój wymyślony przez nazistowskie Niemcy, bo Coca-Cola, która przed wojną w wielu krajach otworzyła wytwórnię i rozlewała swój standardowy napój Coca-Colę, po wybuchu wojny w 1940 roku przestali dostarczać do Niemiec nazistowskich surowiec. No i Niemcy mieli pustą fabrykę i postanowili wymyślić swój własny napój, właśnie owocowy, z różnymi dodatkami, i wymyślili też nazwę. Czyli wiele osób mówi o tym, że Fanta to ma ten właśnie nazistowski rodowód. Znowu jakiś przytyczek, czy znowu jakieś czepianie się, jak ktoś tam powiedział, detali. Ale największą krzywdę moim zdaniem robią papieżowi Benedyktowi XVI emerytowi. Tym, że jest tam zasugerowane, że on już nie wierzy w Pana Boga.
że traci wiarę, że wątpi. Jedną z takich jego wypowiedzi możemy zobaczyć też na początku, kiedy on wspomina o tym, jak któregoś wieczora po modlitwie zgasił świecę i dym zamiast pójść w górę spłynął w dół, jak ofiara Kaina odrzucona przez Boga. Ta scena i opowieść Benedykta XVI właśnie jest jedną z wielu takich sugerujących o tym, że jego wiara słabnie, że on już jako starszy człowiek, schorowany człowiek już przestaje być mocno wierzącym. Tutaj staje się według mnie dowód do ukazania następna sytuacja, która właśnie w tym momencie może być odpowiednio zinterpretowana. Otóż we wcześniejszych rozmowach między kardynałem Bergoglio a papieżem Benedyktem XVI jest wspomniane o tym, że kardynał Bergoglio, każdy Argentyńczyk kocha futbol i kocha tango argentyńskie. Tam Benedykt XVI dopytuje się go, czy tańczy w tym momencie, z kim tańczy. A on mówi oczywiście z partnerką, bo nie może zrobić tego kościołowi i tańczyć z kimś innym, tylko tańczy tylko i wyłącznie z partnerką. Te właśnie różne sceny są po to tam przedstawione, żeby po jakimś czasie było powrót do tego, co było przedstawione wcześniej. No i właśnie jedną z takich najmocniejszych scen w tym filmie to jest przedstawione to, jak już po jakimś czasie, kiedy twórcy tego filmu sugerują, że tutaj po tych rozmowach kardynał Bergoglio i papież Franciszek stali sobie bardzo bliscy, tacy już prawie przyjacielscy. No i kiedy kardynał Bergoglio ma odjeżdżać, w pewnym momencie podchodzi do tego stojącego już o lasce starszego człowieka, Benedykta XVI, i mówi, że pokaże mu, jak się tańczy tango argentyńskie. Benedykt oponuje, no przecież jest głową kościoła, ale Franciszek go bierze za rękę i wpadają wtedy takie słowa: ja poprowadzę. I takie niezdarne próba tego tańca, to wygląda bardzo sztucznie, bardzo nieładnie, ale moim zdaniem ma tą właśnie wymowę symboliczną, ma pokazać drogę, w którą stronę powinien Kościół iść w tym momencie. Czyli powinien iść w stronę to, co tam prezentował wcześniej w rozmowach i w ogóle swoją osobą, swoją postawą kardynał Bergoglio. Po tym oczywiście następuje rezygnacja Benedykta XVI z urzędu papieskiego, staje się papieżem emerytem. Znowu pokazana jest w bardzo plastyczny, piękny sposób konklawę, na którym właśnie kardynał Bergoglio zostaje wybrany na papieża. Wszyscy się cieszą, przyjmuje imię Franciszek. No i wydaje się, że mamy wreszcie takiego człowieka na stolicy Piotrowej, jakiego trzeba. W tym momencie ten film nagle z filmu fabularnego staje się już filmem dokumentalnym, bo zdjęcia, które są przedstawiane, spotkania papieża Benedykta XVI, emeryta, z aktualnym papieżem Franciszkiem, to są już zdjęcia prawdziwych osób. Szybko jest pokazywane też podróże papieskie Franciszka. Nie wiem, dlaczego nie jest pokazana Polska. No ale to jest taki detal i znowu w pewnym momencie wracamy do filmu fabularnego, bo na tej scenie skupiło się wielu tych, którzy ten film recenzowali, o którym opowiadali. Otóż jest to scena, kiedy dwaj papieże oglądają mecz piłkarski pomiędzy Argentyną i Niemcami podczas Mistrzostw Świata, kiedy tam właśnie bardzo ekspresyjny papież Franciszek kibicuje za swoją drużyną, a bardzo stonowany papież Benedykt XVI oczywiście za drużyną niemiecką. I wszyscy mówią, że to jest scena finałowa tego filmu, że to jest właśnie, jak pokazuje to, że tutaj, pomimo tego, że mamy w tym momencie dwóch papieży, no to wszystko jest w porządku, wszystko nam się jawi jak najlepiej, ale nikt nie opowiada o tej scenie, która się w tym momencie w dalszym ciągu toczy, bo kamera odjeżdża z tego pomieszczenia, gdzie papieże oglądają ten mecz. Znowu to jest fikcja, bo nikt tego nie potwierdza, że to miało miejsce. I jest pomieszczenie, gdzie stoi krzyż, pod krzyżem świecznik i pali się świeca. Kamera ustawiona jest tak, żeby w centrum kadru znalazła się świeca. Świeca nagle coraz słabiej świeci, w pewnym momencie płomień gaśnie.
i wzdłuż tego krzyża prosto do nieba idzie dym. To jest taki widoczny znak do tego, co powiedział w trakcie filmu papież Benedykt XVI, że jak on zgasił świecę, to ten dym szedł na dół, to znaczy się, że już Pan Bóg przestaje słuchać. Tutaj na zakończenie tego filmu świeca, która gaśnie samoistnie, bez żadnego udziału człowieka, a dym idzie prosto do nieba, ma tak łopatologicznie dla tych wiernych pokazać, że no wreszcie mamy papieża, człowieka na stolicy apostolskiej, który poprowadzi Kościół w dobrą stronę. Ta moja recenzja skończy się też na tym, że do Oscara zostali nominowani aktorzy. Ten Jonathan Pryce, który gra papieża, ma być nominowany, jest do pierwszoplanowego aktora, do drugoplanowej postaci jest nominowany aktor, który zagrał Benedykta XVI, czyli Anthony Hopkins. I tu znowu jest ciekawe, dlaczego akurat postać Franciszka została lepiej zagrana niż Benedykta XVI. Moim zdaniem aktorzy się spisali świetnie, obydwoje. Nie wiem, kto ich tutaj zróżnicował, czy to znowu jest w dalszym ciągu ta teoria, o której ja mówię, że miał być przedstawiony tylko jedna osoba w jak najjaśniejszym świetle. W każdym bądź razie do nominacji jeszcze też autor scenariusza adaptowanego, bo to wcześniej była sztuka, która się ciekawe nazywała się Papież. Film nazywa się Dwóch Papieży. I jeżeli już chodzi o tą nominację, to uważam, że nie powinna mieć miejsca. Tutaj, gdyby się znalazł scenarzysta, który by napisał naprawdę mocne dialogi, to przy tej obsadzie, przy tych aktorach i przy tej formie realizacyjnej powstałby naprawdę piękny film. Tylko on musiałby mieć podłoże mocno teologiczne, prawdziwe. Niech te dwie postacie w tym filmie się spierają, ale niech się spierają na te argumenty, nie takie łopatologiczne, nie takie pokazujące, że to wszystko, co stare, to jest beznadziejne, zamknięte w sobie, nieotwarte. Czyli jak dopiero zmienimy, to wtedy wszyscy są zadowoleni. Tutaj jest to jeden z tych wielu filmów, który moim zdaniem idzie w tym kierunku, przede wszystkim młodym pokazuje, że słuchajcie, ten Kościół musi się zmienić, bo on taki skostniały, te zasady się muszą zmienić. My mieliśmy takich tutaj świeckich świętych, którzy mówili rób ta, co chce ta, czyli tam żadnych zasad. Nie macie obowiązków, nie macie nic innego, tylko żyć jak najbardziej, to każdemu młodemu się coś takiego, że tak powiem, marzy. Kościół jednak w pewne ramy moralne, tego, co powinniśmy przestrzegać, jednak wprowadza. I mimo wszystko, moim zdaniem, nie powinno to ulegać zmianie. Bo jeżeli oni chcą, żeby były zmienione fundamenty Kościoła, czyli to, na czym ten budynek stoi, bo uważają, że to już po prostu jest niedobre, żeby te fundamenty tak stare jeszcze w dalszym ciągu były pod tym budynkiem, pod tym kościołem, to niech sobie biorą pod uwagę to, że fundament złożony z betonu składa się z kruszywa, spoiwa i wody, które musi być w odpowiednich proporcjach zmieszane i pomalutku taki fundament musiałby być wymieniany. Ale wystarczy, że do tej wody dolejemy jakiegoś iłu, mułu, że nie będzie ona czysta, to taki beton zwiąże, ale po jakimś czasie on się skruszy i po prostu pęknie. I wtedy faktycznie ten budynek ulegnie zniszczeniu. I pytanie, czy faktycznie nie o to chodzi, że są może instytucje, osoby zainteresowane tym, żeby ten gmach Kościoła nie stał tak, jak stoi przez te 2000 lat na tej mocnej wieży, na tym mocnym fundamencie, tylko po prostu, aby uległ zniszczeniu. I dlatego nie polecam filmu Dwóch Papieży. Uważam go za jednostronny, uważam go za nieprzedstawiający faktycznych tych rzeczy, które moglibyśmy w tym momencie omówić. I tak jak ten początkowy plakat pokazujący piękne, białe tło za Franciszkiem, już obecnym papieżem, i ciemną stronę Kościoła za Benedyktem,
nie odpowiada prawdzie, a przede wszystkim krzywdzi papieża emeryta Benedykta XVI. To by było tyle na dziś. Trzymajcie się za sieczkę zdrową i z Panem Bogiem zostańcie.